Mediolan 2021 style. Czuję się jak... No dzisiaj pogoda jest idealna. Dużo cieplej, kurteczka. Maseczka, leciutko. Okay. Nie. A dzisiaj zrezygnuję z herbatki wiadomej marki. Skosztuję kawy. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy do króla Xeonów. Zeonów albo Zionów, bo właśnie to dzisiaj dowiemy się, jak poprawnie wymawiać tę nazwę. Ja mówię Zion, on mówi Zeon, a inni mówią Xeon. Także są trzy różne, że tak powiem, wybory. Chcę do Krakowa, ponieważ wybierałem się dzisiaj do PC by TQ, a jest to drugi odcinek komputerowych podróży, czyli pokażemy po pierwsze studio Michała, po drugie sprawdzimy w boju jego komputer. Ponoć ta i3 z RTX-em 3060 Ti naprawdę robią robotę nie tylko w grach komputerowych, ale także w programach użytkowych, także no, przekonamy się o tym wszystkim. Lecimy dalej, strzała, do zobaczenia. Powolutku dojeżdżamy do Krakowa, a wiecie co, z Krakowem wiąże się jedna ciekawa historia. Otóż, kiedy udaliśmy się tam z Jarkiem i ekipą X.com, to szukaliśmy na mieście pewnego kiosku, w którym można było odebrać procesory. Tak, ponieważ Jarek, którego doskonale znacie, Arczyński, czyli Blaku, miał do odbioru procesor z Chin w kiosku. No niestety, ale cała misja zakończyła się niepowodzeniem. Natomiast kiosk faktycznie można było znaleźć gdzieś w okolicach Starego Rynku i ciekaw jestem, czy może właśnie teraz ten procek można tam odebrać. A swoją drogą, skoro jedziemy do PC by TQ, no to przecież tam Zjony, Xeony i inne procesory z Chin są powszechnie dostępne. Jest za 20.12, kierujemy się w stronę Sukiennic, bo tam się umówiliśmy na spotkanie z Michałem Pykielim. Słyszycie? Już wiecie, gdzie jesteśmy? W Krakowie, oczekując na Michała Tekeliego, czyli bohatera dzisiejszego odcinka komputerowych podróży. I cóż, oddychamy dzisiaj pełną piersią, piękna pogoda, szkoda tylko, że musimy udać się do studio testować komputery. Teraz już oddycham pełną piersią i spokojnie oczekuję. Wycieczka krajoznawcza, ale mam nieodparte wrażenie, że jak patrzę na Kraków, to widzę w nim Toruń. Taki Toruń w powiększeniu. Jest pięknie. Dzisiaj witamy wiosnę, wreszcie. Słuchajcie, mamy 4 maja, jak się nie mylę. Podejrzewam, że materia pójdzie w połowie maja, kiedy będziecie smażyć już sobie swoje kiełbaski na grillu, ewentualnie szaszłyki i inne karkóweczki. Ale dzisiaj musimy się pogodzić z taką oto pogodą i jest bardzo pysznie. A tak, bo dzisiaj jest dzień matur. Także wszystkim maturzystom życzymy powodzenia już po fakcie. I mamy nadzieję, że pięknie zdacie matury i dostaniecie się do wymarzonych college'ów, chciałem powiedzieć, do wymarzonych studia. Próbowałem często w Krakowie. Byłem raz u ziemniaka, raz byłem z ekipą X.com i to w sumie tyle. A, no i oczywiście na wszystkich obozach, ale to już inna sprawa jest. O, widzę już Michała. Słuchajcie, trasa była bardzo długa, ale udało się. No siemano, mój drogi. Siema, hej. Dobrze was widzieć. Ciebie również. Jeżeli skoro trasa była długa, to chyba pora coś zjeść, nie? Oj, bardzo. No to zapraszam, mój drogi, szybki spacerek i konsumpcja. To idziemy. Mi się zdarzyło odbierać Ziona w kiosku. Tak? Tak, bo raz mi poczta właśnie wywaliła do punktu odbioru, który był w kiosku. Notabene nawet on nie był w Krakowie, aha, tylko 20 km z Krakowem. No proszę. Tak. Czyli miałeś... Więc musiałem wyprawę robić do Niepołomic. Jeszcze kiosk na wsi. Do Niepołomic, tak, no. Wychodzimy z centrum, kierujemy się teraz w stronę Kazimierza, aby przekąsić coś bardzo wyjątkowego dla mnie, moją ulubioną potrawę, jeżeli chodzi o Kazimierz orientalną. Brzmi dobrze. Jeden powie, że tłusty rosół, drugi powie, że ramen, ale ja tam lubię. O kurczę, ty jesteś chłopak o złotym sercu. Słuchajcie, lata 90. Co prawda ja byłem małym grzdylem, ale doskonale pamiętam takie kraty w sklepach i właśnie malowane na niebiesko, na czarno bądź na żółto. Tutaj, dokładnie w tym miejscu, kupowałem RAM do Ziona. Michał przyznaje, jest co oglądać. Widzowie, zobaczcie. Same perełki. Tak, to jest miejsce, gdzie wszystko się zaczyna. Aha. Następnie jest procesowane i wypluwane. Ja pewnie się też zresztą domyśliłeś.
piszę tutaj wszędzie wszystkie skrypty, montuję na tym oto magicznym sprzęcie. Tak, są pady, ale konsola jest w innym pomieszczeniu, taka ciekawostka. No i później wszystko jest uploadowane. Z tego też względu było troszeczkę kombinowania przy przeprowadzaniu przewodów od internetu, ale tak wyszło, że wszystko działa całkiem nieźle. Znaczy mnie najbardziej w tym pomieszczeniu urzekają jednak karty graficzne, szczególnie jak patrzę na tą klasykę, czyli na GTX-y, między innymi 780, no ten piękny design look, tak. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w obecnym czasie szczególnie takie białe kruki. No on skradł moje serce, dlatego też w ogóle stąd moja miłość do Foundersów. Jak widać też Foundersik wylądował w moim głównym PC-cie. Niestety to nie są, wiadomo, jeszcze te Foundersy, które już zapoczątkowały tą linię dokładnie. Ale ten design jakby, wiadomo, jest czymś, co mi się pozytywnie kojarzy. To nie są może też faktycznie jakieś wyścigowe karty, to jest średnia puła w tym momencie, a to już w ogóle są zabytki. Ale ładnie się prezentują. Ale w obecnej chwili tak, to całkiem myślę, że... Znaczy nie, no w chwili obecnej wartość tych 6 kart to jest dobry PC do grania, ale... Jasne. Ja jeszcze chciałem zapytać Cię o jedną rzecz, bo gry grami, oczywiście widzimy te pudełka, które tak. Myślę, że wśród wielu widzów wywołają masę wspomnień i to bardzo pozytywnych, ale jeszcze jedna rzecz. Oprócz komputera, który naprawdę też wygląda niesamowicie, te stanowisko z sandbarem, z trzema monitorami, sporo będzie komentarzy, słuchaj, jak Ty to ustawiłeś, wszystko weź, jakiś poradnik nagraj. Może kiedyś. Ale może kiedyś. Ale te pudełka jeszcze, zobaczcie, ile tam jest płyt głównych. Mówiliśmy o Huanan Xi albo Huanan Zi. Huanan Xi, tak. Dwie P67, te legendarne ASRock'i Pro 3, tak, które klasyka. Też miałem w swoich dłoniach. No, można było tak długo wymieniać, myślę, że... Tak. I tu od razu zdementuję jedną rzecz, która, jeżeli chodzi o żarty, które się pojawiły w komentarzach, to nie są puste pudełka. Dobrze. Czekaj, wezmę coś losowego. Jest pusta akurat. O kurczę! Ale to z tego względu, że to jest komputer dla widzów. Dobra, już tak się nie tłumaczę. Tak trafiłeś akurat. Dobra, weź jakąś inną. Okej. Okay. Dobra. Oj, dobra. Nie, poczekaj, spokojnie. Dobra, jest pełna. Są te ziemniaki tam włożone. Nie no, wierzę Ci na słowo. Bardzo fajne. Chciałeś trafić akurat w hasie. Bardzo fajne Lego, przepraszam. Michał jest pedantem, więc muszę obrócić tak jak należy. Okej. Okay. No powiem tak, robi wrażenie. Teraz chyba czas na drugi pokój, jeszcze nam pokażesz, co tam się dzieje. Tak, zapraszam Was do części relaksacyjnej. Przodem. Jak pięknie to brzmi. Tutaj wypoczywamy. A przynajmniej staramy się wypoczywać. Mówię, że nogi, chociaż jestem sam, ale masz ja i mój alter ego. Okej. Okay. Tak. To jest miejsce, gdzie będą, mam taką nadzieję, rychle organizowane streamy. I ogólnie, gdzie jest komputer taki typowo do gier. To nie jest demon prędkości. Już się śmialiśmy z niego, że tutaj procesor jest zakałą generalnie. Za chwilę to przejdziemy do testów tego procesora, tego a także tak, dokładnie całego setupu. Taki w ogóle jest tego paradoks, że obudowa jest droższa niż ten procesor, nie? Słuchaj, są priorytety. To o czymś świadczy. Są priorytety, ale widzę, że jest drugi aparat, jest sporo części Corsarza, no i też ustawienie ciekawe monitorów i no przede wszystkim jedna rzecz, na którą zwracam uwagę i każdy znowu zwrócił uwagę, czyli białe elementy. Tak. No. Jest edycja specjalna. Tak, no tutaj, że tak powiem... Nawet telefon masz biały. Nawet telefon jest biały. Czekaj, teraz mi się gdzieś schował ten Stream Deck. I tutaj właśnie ma tak sobie działać, że sobie steruję OBS-em za pomocą telefonu. Czyli podkładka, wiadomo. Tak, Gloriusa. Specjalnie tutaj PC Master Race. Bardzo fajna tapetka. Dziękuję. Na jeszcze mryga w rytm muzyki, ale akurat... Proszę bardzo. Żebyśmy nie mieli prawa... Podoba mi się. Bardzo ładne masz, że tak powiem, przestrzenie. Dużo jednej marki. To nie jest lokowanie produktu. Jasne, oczywiście, że nie. Kto to powiedział? Ty. Dobra, przechodzimy teraz, słuchajcie, moi kochani, do najważniejszego, czyli do testów, a po testach pogadamy sobie o wynikach, o Twoim setupie, porozmawiam w trakcie testów. No i na końcu też podsumujemy to wszystko w całość i myślę, że powiesz też na końcu niestety, taka przewrotna sytuacji, kilka zdań o sobie. Dobrze. Kim ty w ogóle jesteś, Kim człowieku? Kim ty w ogóle jesteś, człowieku? Skąd się wziąłeś? Cześć, jestem Michał, mam 27 lat. Prywatnie interesuję się motoryzacją japońską, a także starymi procesorami wielorodzeniowymi, na przykład pokroju Xeonów. Jeżeli chodzi o moje inne zainteresowania, dotyczą one też pięknych niewiast i basenów z kulkami.
Zanim przejdziemy jednak do testu, wypada opisać jednostkę, która będzie nim poddawana, a jest nią Rysiek, komputer ochrzczony tym imieniem przez widzów mojego kanału. Tak, dumnie zastępuje on korsarza Zenona, który wcześniej piastował urząd głównego sprzętu służącego do rozrywki na moim stanowisku. Zaś co do Ryśka, sercem jednostki jest czterordzeniowy i ośmiowątkowy procesor Intel Core i3 dziesiątej generacji, konkretnie model 10100F. Skromnie, ale więcej do grania mi nie trzeba. Wspomaga go RTX 3060 Ti od Zotaka w wersji Twin Edge OC. Przeglądarka Chrome ma do dyspozycji 32 GB pamięci operacyjnej od Corsair. Są to kości o taktowaniu 3200 MHz CL16. Komponenty są z kolei wpięte do płyty głównej od Asusa Z490A z dopiskiem Prime. Gry i programy trzymam na 1TB dysku MP600, również od Corsara. Reszta, bez niespodzianek, obudowa, chłodzenie i zasilacz to tak samo produkty pochodzące spod logo Corsarzy. Wśród nich są oczywiście IO 240 mm, konkretnie IQ H100i Elite Couple X, czy biała piękność IQ 5000D z dopiskiem Airflow. Zasilaniem zajmuje się z kolei jednostka o mocy 750 W z serii RM. Mój drugi PC, który wykorzystuję tylko do przeglądania internetu i montowania filmów, to potwór wyposażony w jeszcze skromniejszy procesor Intel Core i5-9600K, również 32 GB pamięci operacyjnej, tym razem jednak o taktowaniu tylko 3000 MHz. Materiały renderuję za pomocą karty graficznej, konkretnie GTX 1080 w wersji Founders, więc w sumie więcej mi nie trzeba. Rysiek, to ci dopiero widzowie urządzili. Pytanie zasadnicze brzmi, jak poradziły sobie twoje maszyny w testach? Po i3 nie spodziewałem się fajerwerków, ale stówka w takim wieśku pękła i to w lokalizacji GPU, jak i CPU. Po stronie benchmarków jest słodko-gorzko. Twój gamingowy Rysiek wypadł nieźle w renderowaniu fotorealistycznej sceny 3D, ale za to czas enkodowania przyprawia o ból głowy. Nieco lepiej w tym zadaniu spisał się drugi komputer. Podkręcona i5 skróciła czas enkodowania o ponad 30 sekund względem modelu i3 dziesiątej generacji. Było mi tak gorąco, że musiałem ściągnąć aż swoją kurtkę. Ta i3 tak mi rozgrzała do czerwoności. Te wyniki były tak niesamowite. Jest już nie narzekaj, już nie narzekaj, bo wiesz, i3 może nie jest to, wiesz, półka jakaś tam bardzo wysoka, ale najważniejsze jest wystarczająco. Tak, no właśnie, bo jak sami mówiłeś poza kadrem, że faktycznie do twoich zastosowań tych growo-gamingowych i3 jest w zupełności wystarczająca wraz z RTX-em 3060, bo o tym nie zapominajmy. Tak, kwintesencją w ogóle mojego kanału jest tanie granie. Więc jaka by to była opinia, jaka by to była w ogóle renoma o człowieku, który robi tanie granie, który ma drogi sprzęt? No to, było zaprzeczenie totalne. W sumie prawda, natomiast no tam hipokryzja. Ten komputer do montażu już tak podchodzi, tak wiadomo, że trochę przeszłością, tak, on pachnie. On był budowany dwa lata temu. No to z GTX 1080. Jak na tamten czas, to powiedzmy... No, ale tak, podsumujmy może tak szybciutko wyniki. Jeśli chodzi o i5 9600K, ona jest podkręcona, wypada lepiej od i3 akurat w tych zastosowaniach benchmarkowych, enkodowania filmów, a także renderowania fotorealistycznej sceny 3D. W grach co prawda tego komputera nie sprawdzaliśmy, ponieważ on jest do montażu tylko, więc odpuściliśmy sobie. W przypadku tego kompa, no powiedzmy, że wyniki były ponad 100-klatkowe, czyli jak na Full HD jest całkiem ok. Gorzej wyglądało to, jeśli chodzi o rendering, szczególnie po stronie procesora. No ale no nie ma czym renderować, nie oszukujmy się. Tego się spodziewaliśmy. Dobrze, że na tej i3 nie renderujesz. Tak. Słuchaj, kwestia, którą myślę, że chcieliby rozwiązać wszyscy widzowie kanału Tech Lipton. Czyli tak? Xeon, Xeon czy Xeon? Jak dla mnie jest to Xeon. Xeon? O. Xeon. Ale ja tak naprawdę się nie obrażam, znaczy obrażam. Ja nie mam problemu z żadną wymową. Jeżeli ktoś powie Xeon, jeżeli ktoś powie Xeon, to jest tak. Xenon. Nie mam żadnego problemu. To jest, ma być wygoda dla widza. Jasne, jasne. No spoko, ale w ogóle jeszcze tak nawiązując może do tych Xeonów, ja akurat mówię Xeon, bo kiedyś pamiętam realizując materiał w ogóle pierwszy chyba na polskim YouTubie o Xeonach, właśnie mówiłem Xeon. No i no, społeczność zwróciła mi na to uwagę. Okay. Ale ty jesteś ogólnie specjalistą od chińskiego grania. Tak. Od chińskiego sprzętu. Tanie granie made in China. Tak. I jesteś dumny z tego? Czy dumny, to nie wiem, ale ja stałem się, nawet nie zauważyłem kiedy, stałem się zupełnie przypadkiem jakimś takim prekursorem na polskim YouTubie w ogóle chińskich sprzętów, totalnie nieświadomie. No i w tym momencie tak już zostało. Najlepszy procesor z Chin? Najlepszy? Tak. Xeon E5-2620V3, moim zdaniem. Znam. Bestsellerowy. Trochę teraz podrożał, ale gdyby nie to, to...
Hit. Petardo. Top, jak to by mówią. Okej, a taka ciekawostka jeszcze. Wiecie, co nas łączy, jeśli chodzi o współpracę ze sklepem? Trochę jest inna ta współpraca, ale faktycznie tam jest X.com, więc faktycznie dzisiaj jestem u osoby, która jest związana z X.comem. Na wspólnym poletku jesteśmy. Tak, jesteśmy na wspólnym poletku. Michał, dziękuję Ci bardzo za ten wspólny odcinek, za możliwość odwiedzenia pięknego, jak zwykle, Krakowa, za zjedzenie pysznych zapiekanek, tak, były drożdżówki. Okrąglaka. Tak, są zapiekanki. Tak. No i co, mam nadzieję, że do zobaczenia. Też mam taką nadzieję, jak najszybszego. Dokładnie, do zobaczenia. Hej.